Siema, witam. Tym razem w Project Diablo 2. Ja tu kiedyś zagrałem. Miałem, no jakiś tam trzeci level. Miałem też postać na 60 którymś poziomie. No ale dawno nie grałem na PD-ku. I w tym sezonie chciałbym, no, wbić chociażby ten setny level. Albo chociażby do endgame'u dość. Zobaczymy. Z tego co widzę, to już nie trzeba wpisywać tych starych GS-ów i tak dalej. Tylko wybieramy game server. Także też się pozmieniało trochę. Czyli najlepszy serwer jaki będzie Europe West? Albo nie no, chyba West. Albo North? Nie wiem. Wezmę Westa. Dobra. Oczywiście robię Amazonkę. Build jaki będę chciał zrobić to Lightning Fury. O, ale co te fajne staszyki w tym PD-ku. Dobra, ja mam gierkę tam na 3 godzinki. Gadamy z zimeczkiem. Ja też dawno w D2 nie grałem. Także na pewno nie będę wszystkiego ogarniał. Dobra, mamy pierwszego questa. Także lecimy. Problem jest taki, że na początku tego sezonu, właśnie teraz jak startuję, pojawił się błąd, gdzie nie można altem pokazywać nazw itemów i to będzie lekki problem na początku. Oni wiedzą o tym błędzie. Pracują chyba nad nim aktualnie. 6% poison resów, także czekamy na fixa i póki co nie mogę sobie podświetlać itemów altem. O, javelin, cracked javelin, ale on ma taki sam damage jak mój. Jest kluczyk. Open opcje. I mam dać always show item. Okej, okay, czyli dostałem rozwiązanie problemu. Dobra. Odpaliłem i pytanie, czy to działa? Działa, dobra, teraz mi cały czas po prostu będzie pokazywać itemki na ziemi, nie? Dopóki nie naprawił tego błędu. Dobra, jest miejscówka pierwszym questem, tutaj trzeba mopki rozwalić, tyle pamiętam, to na pewno. Ten pierwszy akt ogólnie tak w miarę pamiętam, problem może być z kolejnymi aktami. Wbiłem level, więc przydałoby się rozdać. Nie wiem, nie mam pojęcia, co rozdawać staty. Typy już mają 20 level. Tutaj mamy javelinę. Poison javelin. Chyba poszedłbym w tego poisona, zobaczył jak to wygląda, gdzie to jest. Tutaj. A, podkę wbiłem. A, bo tu na F-kach trzeba dawać. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy jak działa poison javelin. A, poison po prostu. Aha, ty, ten poison działa na więcej mobów niż tylko ten jeden. Na to wychodzi. Amulet jakiś trapnąłem. I armor niebieski. Fire resy, zawsze better. Attack rating, energia. Dobra, wpadł kolejny levelek. Damy to, zobaczymy jak to działa. To mogę dać na F2, powiedzmy. Zobaczymy jak działa ten skillek zaraz. F2. Aha, czyli on po prostu... Kilka ataków z rzędu. No, bez szału. Chyba ten... Toxic Javelin jest dużo lepszy. No, ale powiem wam, że te zombiaki tutaj są giga tanki, nie? Pa, pyk. Ta pierwsza elitka taka. Dobra. Hand axe jakiś. Czyli w zasadzie to nic ciekawego dla mnie. No i zostały mi 4 mobki do zabicia. Czyli standardik trzeba poszukać. Wydaje mi się, że tutaj będą te mobki. To jest jedno miejsce, które skipnąłem. No tu są 2 mobki. Jeszcze 2 powinny być gdzieś. Są 2, dobra. Czyli kwestia będzie gotowy. Mamy to. To co, do miasteczka. Oddać kwestika. Z kim ci się gadało? Z tym ziomeczkiem, nie? W sensie z ziomeczkiem, za Karol. Tak? Nie? Nie? Quest completed. Dobra. Teraz bierzemy kolejnego i kolejny quest to Blood Raven. Co my tu mamy ciekawego? Hand Axik. Tego handaxa to nie wiem, ze schową. Raczej mi się nie przyda. 6-10, czyli javelin.
lekko lepszy. No i w zasadzie to tyle. A, te dżewele mogłem pochować. Nie wiem, czy tu się jakoś zmieniało te. Jak się przerzuca itemy? A, shift prawy, okej. Dobra, to powinienem chyba zidentyfikować. Dobra, no i co? Tyle. Lecimy na bosika. A, level muszę rozdać. Kurde, to nie wiem. Chyba bym poszedł w pasywki, bo tutaj muszę mieć 12 level, żeby dalej w Lightning Bolta dać. Ja bym poszedł tutaj, w tą pasywkę. Na Crit Strike'a. I tutaj chyba siłę. Nie wiem, no moje doświadczenie w D2 jest praktycznie zerowe, nie? Więc jestem ciekawy, jak to pójdzie potem na endgame'ie. Oho, mamy kolejną elitkę. Zobaczymy, czy poleci coś ciekawego dla mnie. Aha. Promig Knife i głównie pod, czyli nic ciekawego. No i dobra, trafiłem na tą miejscóweczkę. Tutaj będzie bosik pierwszy. Tak naprawdę. Pamiętam, że te zombiaki były tanki, ale to... Aha. No, zapowiada się giga fajnie. Na HC-ku to bym długo nie pograł wtedy dwa, tak mi się wydaje. Dobra, zrobię sobie portal. I trzeba lecieć po itemy. Dawaj mi moje itemy, ok. Dobra, mam itemy. I żyję. Może pokejtuję trochę. O ty, no co jest? Czemu to jest takie OP? Dobra, lecimy jeszcze raz. Ciało jest niedaleko. Portal? Nie zrobię portalu. Niedobrze. Niedobrze. Kurde, ciężko. Kurde, tak teraz sobie myślę, że może trochę HP-ki mogłem dać. No, tak mi się wydaje. No i teraz, który tryb prób ma moje itemy? Ten. Ten jest taki. Ja nie wiem, jak tego bić, bo ja nie trafiam w tym opcji. Może tym poisonem spróbuję je wybić. No innej opcji to nie widzę. To pytanie, czy one się nie respią, mam nadzieję, że nie. O, i level wbiłem przy okazji. Dobra, walimy już ich chyba. Chyba już nie powinienem paść. Problem jest taki, że nie mam portal scrolla, nie? Więc będę musiał z buta zapierdzielać. Ile tutaj jest tych? A właśnie, bo ja nie mam potek. Dobra. Szkoda, że nie da się dać, żeby te potki się same uzupełniały. Nie wiem, dam trochę vitality. No teraz to przydałoby mi się. No. I lecimy. Tym razem się uda. Mam taką nadzieję przynajmniej. Najgorzej... A, Blue Raven prawie dead już była. No to giga ciekawe. Szkoda, że nie poleciał ten. Szkoda, że nie poleciał scroll do miasta. No dobra. Poleciał jakiś pasek. Ten tutaj. O. Fajny. Faster hit recovery, life, mana, defense. I sam się naprawia. OP. Rękawiczki by mi się przydały. Bo mi się rozwaliły niestety. Unlucky. No i co? Oddajemy kościka. Mamy? Mamy. Teraz kto mi da kolejnego? Akara. Dobra, i teraz Underground Passage to Darkwood. Ale to już sobie zrobimy następnym razem. Także widzieliście... Moje doświadczenie w D2 jest kiepskie. W sensie, no, małe, nie? Dawno temu się grało. Także, no, ale mam zamiar tą postacią wybić endgame i może nawet setny level. Także tyle.